Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie. Już wam tłumaczę, o co chodzi, tylko upewnię się, że nie ma w tej rurze ciśnienia. Dobra, nie ma. Także popatrzcie na to. Podpiąłem jak gdyby nigdy nic i patrzcie. Widzicie to? Odpadło. I słuchajcie, jak otworzyłem zawór, to właśnie to odpadło w taki sam sposób tutaj. I jedyne, co mnie uratowało w tym wszystkim, to to, że dzisiaj płyn był stosunkowo gęsty. I słuchajcie, dlatego, że był gęsty, to moja rura była przyssana do uszczelki i tylko ciśnienie trzymało te dwie rury razem. W momencie jakby doszło do wody, która zaraz po tym gęstym produkcie jest tutaj przeprowadzana, to to by puściło. I muszę się wam przyznać, w tym miejscu bardzo często jest tak, że siedzę w kabinie i po prostu czekam, aż to się załaduje. Nie wiem, czy oglądaliście mój film, jak przedstawiałem wam nową ciężarówkę, ale mówiłem tam o okienku, w które patrzę i dzięki niemu mogę nie wychodzić z kabiny. I to właśnie jest ten dzień, gdzie miałem szczęście i stwierdziłem, że po prostu popatrzę, bo mam nowe rury, zobaczę, jak się zachowują i właśnie dlatego to zauważyłem. Normalnie po prostu bym prawdopodobnie tego nie zauważył, aczkolwiek jak szedłem stąd, tutaj, to właśnie wtedy to odpadło. I właśnie tutaj, w tym miejscu to zauważyłem. Gdyby to odpadło jakieś, powiedzmy, 5 sekund później, to bym tego nie zauważył. Siedziałbym w kabinie, a 30 ton produktu prawdopodobnie wylałoby się tutaj wszędzie na fabryce, a raczej na plantacji, także miałbym naprawdę niezły problem. W każdym razie, jak widzicie, teraz nie będę tego robił, zrobię to na powrocie, ale ja zrobiłem taki patent, że po prostu wygiąłem to łomem i zrobiłem tak, że to, jeżeli się użyje bardzo dużo siły, teraz tego nie zrobię jedną ręką, bo potrzebuję do tego łom i już wam pokażę, co jeszcze. Mam tu takie narzędzie. O. I po prostu wygiąłem to kawałek. Wsadziłem to między ten wygięty kawałeczek. I jeżeli wsadzę tą rurę tutaj, o tak. Zresztą wiecie co? Ja wam to zaprezentuję, co zrobiłem. Także jak sami widzicie, ta konstrukcja jest taka silna jak moje palce. Wystarczy, że to popcham i nie ma. Nic nie zrobię. Będę musiał tu wrócić i jeszcze raz na tym patencie po prostu spróbować. No i kurde, miejmy nadzieję, że za drugim razem też to wytrzyma, bo naprawdę. Uwierzcie mi, wystarczy to leciutko popchnąć i odlatuje, a ten płyn, który ja odkręcam tam, no leci z jakąś tam siłą, prawda? Ta cysterna ciągnie około 1,5 bara ciśnienia, także naprawdę jest to dosyć spora moc. Więc zobaczymy na następnym ładunku. Jeżeli to wyszczeli, to wam pokażę. Jeżeli nie, no to będę naprawdę zadowolony. W każdym razie, teraz pojedziemy sobie na farmę dostarczyć to zrzutu kierowcy z moich oczu. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się coś takiego ewentualnie podoba. Także ja się stąd zawijam i jedziemy. Kurczę, słuchajcie, cały dzień pada, zimno, wieje, jestem przemoczony non stop, no ale cóż, dobra, nieważne. Ja zakładam hełm, żeby mi chronił głowę, także na pewno by mi ochronił, jakby mi jakaś cegła spadła na łeb, nie? Dobra, ludziska, także lecimy, właśnie wyjeżdżam z tej firmy. I oczywiście nawigacja Google ustawiona. Wyłączę sobie tylko, znaczy włączę sobie Hill Assist, wyłączam radar i wyłączam Lane Assist, bo strasznie mnie to zawsze denerwuje. Teraz można jechać. Do celu jakieś 13 minut, także
Nie spodziewałem się tego, ale naprawdę blisko. Aczkolwiek i tak mam coś złe przeczucia do tej farmy, bo dzisiaj ogólnie muszę wam powiedzieć, wszystko idzie nie tak. Nawet wiewiórki, popatrzcie, skaczą pod koła. Samobójcy. Dzisiaj ogólnie dużo rzeczy mi się udało, tak jak na przykład z tą rurą. No kurczę, jak ten klamp tak zwany, czyli to, ta złączka odskoczyła, no to ja już miałem po prostu w oczach to, co się stanie, czyli rura odskoczy, zanim zamknę zawór, całe wszystko się wyleje wszędzie, potem problemy, wspisywanie form, investigation, czyli takie dochodzenie. No i wszystko ogólnie by się przedłużyło, to już by była tragedia, jakby ta rura poszła, to by była tragedia. I no naprawdę byłem w szoku, że to ciśnienie utrzymało to wszystko. I tutaj wam powiem, jaką ja mam na to technikę, bo to już nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Może nie dokładnie coś takiego, bo jeszcze mi nigdy nie odpadła zawleczka, ale kiedyś po prostu źle sobie ją zapiąłem i odpięła się najnormalniej w świecie i wtedy po prostu wszystko wyszczeliło, wszędzie się towar rozlał i to nauczyło mnie po prostu jednej bardzo prostej techniki. Także jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeździ na cysternach, być może wyciągnie z tego coś pozytywnego. Jak ja to robię, to po prostu zanim w ogóle cokolwiek otworzę, to buduję maksymalne ciśnienie w beczce, czyli po prostu włączam moją cysternę na wciąganie i czekam, zanim cokolwiek coś zrobię, czekam po prostu, aż będę miał przynajmniej 1 bar ciśnienia zbudowane. I w momencie, jak ja takie coś zrobię, jak mam już wszystkie rury podpięte, to jak otwieram mój zawór, to po prostu całe to ciśnienie zasysa wszystkie moje rury, czyli ewentualnie gdybym miał jakieś nieszczelności albo coś właśnie takiego, jak dzisiaj poszłoby nie tak, to one się strasznie mocno przyssewają do siebie i to mi daje wystarczająco dużo czasu na to, żeby właśnie w razie wu, jak się coś odepnie, tak jak się odpięło dzisiaj, żebym ja mógł zareagować. I właśnie dzięki tej technice dzisiejszej ja mogłem zareagować po prostu na czas i zanim ta rura odskoczyła, ja zdążyłem zamknąć ten cały zawór i po prostu to naprawić. Także według mnie ta technika sprawdza się naprawdę bardzo często. Oczywiście nie zawsze to pomoże, ale to jest dodatkowe jakieś tam zabezpieczenie, prawda? W razie w ogóle, gdyby coś poszło nie tak, no wyobraźcie sobie, gdybym akurat przechodził koło tej rury i by to szczeliło, to oberwałbym tym wszystkim niepotrzebnie, prawda? No ale słuchajcie, po ostatnim jeszcze nauczyłem się tego, żeby brać ciuchy na zmianę, także mam nawet ciuchy na zmianę dzisiaj i no mam nadzieję, że się mi nie przydadzą, aczkolwiek naprawdę jakieś fatum za mną chodzi i po prostu wszystko się jeszcze może wydarzyć. No dobra, chwila prawdy. Wywinę się tutaj, znaczy jeśli się posuną, nie? Dobra, słuchajcie, ja tu muszę się wywinąć. Znaczy nie jest mi to na rękę oczywiście. Ale patrzcie, co tu się dzieje, nikt się nie domyśli, więc tak czy tak muszę jechać. Widzicie, to jest ta droga, tam w lewo. Nieźle, co? Muszę zawrócić, bo widzieliście, nikt się nie domyślił. A musiałbym zrobić naprawdę taki łuk, że po prostu oni wszyscy musieliby zniknąć stamtąd. Nie zrobiłbym tego łuku tam. A no jest korek, bo są akurat tam roboty drogowe, jak zwykle nie na rękę, w najgorszym możliwym miejscu. Więc no nie mogę też oczekiwać od ludzi, że wiecie, zrobią, nie wiem, 50 metrów odstępu przed światłami i pojedzie ciężarówka, nie? Także tutaj akurat nie obwiniam nikogo, że ja się nie mogłem wywinąć, bo to było praktycznie niemożliwe. Dobra, spróbujemy, no. Musi to być tam, bo innego dostępu nie ma. Także miejmy nadzieję. O, trochę ciężko mamy. Dobra. Co to za miejsce w ogóle jest? Także jeżeli to nie jest tutaj, to ja mam pozamiatane.
bo gdzie ja tutaj się ewentualnie wywinę? No nie ma za bardzo gdzie. Musiałbym tu wszystkich szukać, żeby te auta odstawiali. Tutaj jakiś most, słuchajcie. To wytrzyma w ogóle ten most? Co to w ogóle jest? Czy wy to widzicie? Przez jakie miejsca w Anglii się jeździ? Przecież to jak zaraz runie, to tyle będzie z tego. Nie ma znaków, więc musi wytrzymać. Aczkolwiek jakby runął, to bez znaczenia, bo nic by za mnie nie zostało. No dobra. Jest farma, słuchajcie. Jest jakiś nasz tanker nawet. Czyli to tutaj. Czyli jest dobrze. Dojechaliśmy na miejsce. Są nasi. Dojechaliśmy. Także słuchajcie, jak się jedzie w nieznane, no to jest trochę stresu, ale jak już się raz wjedzie, to potem człowiek wie, na co być przygotowany. Okej, jesteśmy na miejscu, idę się zapytać, jaka tu jest, gdzie tu trzeba jechać i się podpiąć. You alright, Thomas? Hi, Neil, you okay? I'm alright, how are you, pal? Good, good. What's happening here? What should I do? Because I didn't see any lagoon. Yeah, what is you it do? The pipe? Pipe there, Thomas. Oh, is it that pipe? Alright, hang on. You have a look, Thomas? Because I was thinking I don't want to go further in case, you know. No, no, it's quite, not there. It's quite solid over there. Right. The pipe goes all the way down there to the lagoon, pal. So what are you up to? Bought some chickens, haven't I, man? You bought some chickens? Yeah, bought some chickens. Seriously? You have a look. Yeah, go on. Right. Real chicken. Fuck off. I want some eggs, man. I thought you bought eggs. No, no. Real chickens. Yeah, real chickens. Oh, shit. Yeah, real chickens. Look at them, baby. So I know where to buy eggs now. What's the poo on there, Thomas? Oh, it's the poo? No, oh, it's shit. But it's scraped it, see. Oh, I thought it's like crap. Yeah. That's great, mate. You like that, Thomas? Yeah, mate. Yeah? Like, I never saw chickens, but it's just... I never knew you've got the... You have to take some home. Yeah, I would. Hey, give me one. I'll have it like a pet. Yeah. They'll have it for dinner. Dobra, także tutaj trzeba wjechać. Podcofać. Zresztą tak jak tłumaczył tutaj mój kolega z pracy, który jest menadżerem, takim jakby superwajzorem, czyli on on jest tutaj naprawdę od wszystkiego, ma dużo doświadczenia i zawsze można liczyć na jego pomoc. Akurat tak się złożyło, słuchajcie, że jest tutaj prywatnie w tym momencie. Przyjechał sobie kupić te kurczaki. Słuchajcie, nie mogłem uwierzyć, no ale no wiecie, ja jestem miastowy, tak? No ja nie mam kurczaków w domu, aczkolwiek to jest całkiem normalne, prawda? No niektórzy ludzie mają swoje kurczaki, znoszą im jajka, prawda? I to jest jak najbardziej normalne, po prostu nie spodziewałem się, że on akurat robi takie przekręty, że tak powiem, nie? Także spoko, fajnie. Pogadaliśmy chwilę i pośmialiśmy się. A tymczasem ja podcofam sobie kawałeczek, podepnę tą rurę, tak jak mówił, wyładuję to i tak naprawdę mam do zrobienia jeszcze jeden taki ładunek, także tutaj będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.